Same nieszczęście. Bardziej komfortowo to żyć w Polsce. Awanse na nich czekają, a tutaj on czy ona traci na to, jest Polką czy Polakiem, katoliczką czy katolikiem, nie mają przed sobą co zrobić. No więc można by się spotykać. Przypuszczam, że były też takie głosy. Przeciw młodzi po prostu, dlaczego ja to muszę cierpieć? Przecież to Tusia ma do tego. Ale te matki nasze, one musiały być genialne, bez pedagogicznego przygotowania. One potrafiły przez 100 lat w sercach i umysłach kolejnych pokoleń zachować nie tylko, ale rozwijać tę wielką miłość do tych wartości, jaką jest wiara, jaką jest nasza ojczyzna. Ojczyzna dla każdego zresztą obywatela może być różna. Dlatego mi chcemy to przypomnieć. A to wszystko właśnie nasze matki, jak gdyby odnajdywały w sercu Matki Najświętsza. To Matka Najświętsza stała się dla nich największą nauczycielką. I dlatego właśnie teraz tracę na stulecie białej tradycji. Chcemy jak gdyby ponowić nasze dalej. Myśmy się oddali nieraz, oddawali się nieraz Matce Najświętszej. Przecież Jan Kazimierz poświęcił całą naszą ojczyznę. Oddał jak gdyby pod ziemię, pod opiekę serca i perła Matki Najświętszej. Jak my z tego się wywiązujemy, to trudno. Różnie bywa, ale nie zapomnijmy o tym. Natomiast co jeszcze jest ważne? Objawienia fatyńskie są dla nas niesłychanie istotne. Nie tylko z racji na tę tajemnicę i w jakiś sposób już rozumiemy o sobie. Ale ataków, jest innego. To wszystko ma coś wspólnego z polityką 8 czerwca, w czwartek planowane są wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. Cały czas informuje się o tym na Brexicie. Jak ta polityka wpływa na to, co zamachu w styczniu? Jak dla pokrzepienia naszego narodu. Mało tego, to był zabór pruski. Biskup był tam biskupem niemieckim. I co, matka Boża przemawia po polsku do tych dziewcząt. Tam po polsku. I biskup, mimo pochodzenia niemieckiego, właśnie on uznaje to za prawdziwe. To jest Kościół. W Kościele to jest możliwe. Kościół, który określa te możliwości, jak gdyby ułatwia nam kontakt nasz z tym, co jest nadprzyrodzone. To właśnie Matka Najświętsza zaprasza także. I właściwie można powiedzieć, że wszystkie odwiedziny Matki Najświętszej mają sobie przypominanie o tym, żebyśmy nawracali się. Nawet nawracanie się, to może na żywo muszę czegoś rozumieć, nieprawda. Nawracanie się w rzeczywistości, to jest właśnie powrót do redencji, powrót do Chrztu Świętego. To jest przypomnienie sobie obecności Matki Najświętszej. Tak gdyby rzucenie wzrokiem okiem na te wartości na przestrzeni wieku, które dawały sobie znać, a dzięki którym świat może się cieszyć i być dumny z takich światów, jak ci święci, poczynając od czasu apostolskich. Trudno wymienić, wtedy wymieniłem kilku, ale przecież nie można zapomnieć chociażby świętego Jana Pawła II. Ja nie mogę zapomnieć pierwszego na ołtarzu wyniesionego na Podlasiu błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, zresztą i męczenników bratulińskich, zresztą i tych, którzy z tego terenu zostali zamordowani w czasie II wojny światowej, zostali teraz wyniesieni na ołtarze jako błogosławieni. Oni wszyscy zasługują, ale to Matka Najświętsza, ona przychodzi właśnie po to, żeby przypomnieć, że nasze odrodzenie jest ogromnie istotne, bo miłosierdzie Boże tylko wtedy będzie mogło docierać do naszych serc, do naszych umysłów, kiedy będzie miał klucz dojścia do tego. A kluczem jest nasze nawrócenie, oderwanie się do tego, bo dopóki my tkwimy w jakimkolwiek grzechu, no oczywiście chodzi o poważne grzechy, etykiety, dopóki my tkwimy w jakimś przywiązaniu, w jakimś nałogu, no to dobro nie ma przystępu. Nie dziwmy się, co tak trudno. A tymczasem biorąc pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej, że ta wielka rzesza tych dobrych ludzi ginęła, bo pozostało dużo tych dobrych, ale wzrastała nieproporcjonalnie szybciej grupa tych, którzy niestety kolaborowali, mogą kolaborować nadal, którzy współpracowali ze złem, czy to na swoich majątków, na rzecz swoich majątków, czy to na rzecz swoich wygód, tego ja nie wiem, czy z racji na strach, a może na cierpienie, ja już nie wiem, tego ja nie wiem, ale w każdym razie taka była rzeczywistość. I widzimy teraz, że w naszej ojczyźnie, tak mocno związanej z chrześcijaństwem, daje osobie znać tyle głosów, które po prostu sobie zrozumiałe. Jak na polskiej ziemi,
mogą pojawić się takie sytuacje, takie okoliczności, które są rzeczywiście nie do przyjęcia. Brak tego szacunku, brak pogardy. Jeżeli my mamy teraz ludzi, którzy mówią, że to, że do trumień składamy różne części, różnych ludzi, osób i że to właśnie to nic żadnych żadnej prawdy, co się jest, to ludzie, to, że 5000 naszych przyjdą w lasach katyńskich, gdzieś tam do dołu razem jest na drugie, to znaczy to zawsze dla tamtych, to oni są razem, to nie taka droga, to nie o taką jedność chodzi. Panowie, to co słyszałem nie tak dawno, za dwa dni temu, w telewizji, o wrócie tego senatora na koncercie bawią się dzieciaki, wychodzą do koncertu i dochodzi do zamachu właśnie przez taką osobę, która powinna być pilnowana przez... I matka się za po to przychodzi. I po to przyszła Fatima. I po to tym dzieciom, Boże, kazała, żeby my ich wymieniali takie słowa, których one nie znały. Dla nich to trudno się z usta przechodziło. Ale chodziło o to, żebyśmy nie zapominali o potrzebie nawracania się, o potrzebie otwierania się na dobro. Ja potrzebuję coraz bardziej, coraz więcej dobra. Świat potrzebuje prawdy. Świat potrzebuje miłości do bezpiecznych innych powrotek. My staliśmy się teraz jedną wielką kolonią na tym świecie. Kolonializm do tej pory daje sobie znać nie przez to, że w sposób jakiś oficjalny, administracyjny, gdzieś tam ktoś, komuś do czegoś zmusza, ale ten świat stał się kolonialny, dlatego że są narzucane te treści. Jak gdyby w ramach demokracji rzekomej, teraz się nie zastanawia nad tym, że my jesteśmy kolonizowani. Przez to, że kiedy mówisz o wartościach, to się jednocześnie zasila nie tylko, że nie wartości, ale zaprzeczenie wartości. Bo ja nie można. To jest sam świat. Powoduje tego, żeby ratować jakieś robaki. Bardzo dobrze. Przyroda zasługuje na wszystko. Ale ten sam świat i sami ludzie mówią, że można człowieka zabijać. Pomyślmy sobie, gdzie tu jest jakiś porządek? Gdzie tu jest jakiś rozum? Gdzie tu jest jakieś myślenie, takie ludzkie myślenie, zdrowe myślenie? I dlatego też dziękujmy Matce Najświętszej za to, że w tej nasze. Ale też starajmy się. Właśnie z racji na stulecie Patrycji Wielkiej, ze względu na naszą lednicę, ze względu na nasze doświadczenie historyczne, starajmy się, kiedy będzie to oddanie się sercu Matki Najświętszej, za mieć parę dni, żeby się bardzo gorąco w to włączyli, ale szczerze, ale bez żadnych ekstremnych mówi, ale z otwartym umysłem, żebyśmy się włączyli i zawierzyli to nasze oddanie się sercu Matki Najświętszej, sercu Pana Jezusa. Z tego swojego serca wszystkim nam rodakom życzę. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, dziś jest z nami podczas naszej katechezy ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz z Rwicyna. Zapraszam do kontaktu telefonicznego. Numery telefonów do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Ta osoba jest akurat w głowie i tak doszło do zamachu. Pana o tym przychodzić razem z wiosną. Musimy Panie doktorze, wspomniał pan o tym, że nie sprawdziły się swego czasu służby w Belgii, we Francji. To co teraz zawodzi w Wielkiej Brytanii? No bo w tym roku, tak jak mówiłam, trzy zamachy. To był marzec, maj i początek czerwca.
Ty obdarzasz nas kwiatami. Te kwiaty w płaszczu mam. Ty w zamian ci składamy. Swe serca izłuczamy. Tobie, Pani, zdrowiona. Zgłaszam tą informację na przykład jego ojca, który zauważył, to jest osoba, która była najbliżej, a on tak akurat konkretnie ma doświadczenie, bo stał w stanie się z Mamy pierwszy telefon, bardzo proszę, Radio Maria. Dzień Boże. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Mówi Zofia z Warszawy. Ja chciałam odnośnie radia na wieki. Ja mam męża uzależnionego. Właśnie powiedzieć, bo tak szybko obozy świata, no, że dziecko to nie jest dziecko, to jest coś tam takiego. Ja poczułam się źle, pojechałam do lekarza, ale to był kolejowy lekarz, ale on był tylny dziwny. No, jakby to powiedzieć, zabijane dzieci, tak? No i pada mnie i powiedział tak, że no to jest jakiś krzep, trzeba go wyczyścić, trzeba go wyczyścić. A ja wiedziałam, że to jest lekarz właśnie, który ma tendencję do zabijania dzieci. I nie to mnie to tak. Tam to powiedzieć też dzieckie, że to jest stan pozostawiony i ciąża. To proszę mi tylko witaminy zapisać, bo byłam wyczerpana bardzo, bo może zdarzyć się do alkoholu. No a nie było mowy o tym, aby zabijać dziecko. No i to napisał mi receptę, tak, i rzucił mi akceptowi, tak, a ja nawet nie podziękowałam i wyszłam. I taki to był skrzep, że urodził się syna, trzy córki, bo jedna zmarła, a ten był czwarty syn. I to był skrzep, dlatego mówię, do opozycji. To nie są ludzie. To są okresy z mojej rodziny w Krakowie. Byli tam lekarze, byli profesorowie, to było z rodziny mojej siostry męża. I głosowali właśnie na PO. A jak zobaczyli, co oni teraz ponarobili, to my się wstydzimy teraz. My się normalnie wstydzimy. To oni nas radzi, oni kłamią. To jest właśnie to, to jest opozycja, która tak się chęci. Ja też nie mogę nawet, ja czasami wyłączam telewizor, bo ja nie mogę słuchać tego kłamstwa, już dosyć tego. Pani Zosiu, bardzo dziękujemy za głos, ekscelencjo. Jesteśmy. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że pani ma pani rację, jeśli chodzi o potrzebę szacunku dla każdego poczętego życia. I jak najbardziej dziękuję panu Bogu za takie pani, za takie matki, bo to jest dla nas jakaś taka nadzieja. Natomiast proszę co do telewizji, to proszę jakiś niezamykaj całkiem telewizji, można wtedy tworzyć telewizję trwam przecież, nie? I znaleźć alternatywę. Na szczęście jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że możemy korzystać z alternatywnych. Jesteśmy skazani na te jedne kołchoźniki, jak to było dawniej, że cały czas tylko jedne takie były nadawniki i które tam na całą nieraz, na całą wieś, na poszczególne dzielnice miast, też ciągle coś tam nadawały. Natomiast jest bardzo ważne to, co pani powiedziała, żeby mieć ten szacunek do życia i żeby tym się dzielić, tymi doświadczeniami i zachęcać innych, żeby to jest było odrodzenie w myśleniu, a też jednocześnie, żeby to było traktowane jako coś zupełnie oczywistego, bo to chodzi o życie, chodzi o życie człowieka. Ten, który został stworzony na obraz i na podobieństwo Boże, ma prawo do tego, żeby żyć i żeby to w swoim postępowaniu ten obraz Boży i to podobieństwo
ukazywać, tak jak to widzimy właśnie w odniesieniu do świętych, nie tylko do świętych kanonizowanych, ale do tych matek, które wspomniałam, bohaterki, które potrafiły przekonywać swoje córki, swoich synów, potrafiły do nich docierać przez tą wyjątkową miłość, tą miłość, której uczyły się od Matki Najświętszej. Szczęść Boże, Pani. Proszę bardzo, Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja do Dolnego Śląska mam na imię Małgorzata. Chciałam się podzielić taką istotną sprawą odnośnie właśnie naszej matki, naszego świętego Jana Pawła. Proszę sobie wyobrazić, że mnie spotkał taki dar i taka łaska. Zawsze gdzieś tam przy mnie była Maria, nasza matka. Całe życie ją czułam. Nie zawsze byłam odpowiednią dobrą katoliczką. Ale przynajmniej te przyzdrowe w Marii zawsze odmawiałam i pomyślałam, że życie uzmiała o tej naszej matce. Proszę sobie wyobrazić, że sytuacja mnie była taka, że była skierowana operacja, dosyć ciężką operację. Może nie było po ponad 10 latach na dziecko. I umarł na papier i zaczęłam też mi się modlić. Chodzi do naszej matki, do kościoła. I proszę Cię o łaskę, o uzdrowienie, o to, co może nam dać. A przede wszystkim o zmianę wewnętrzną i oczywiście, żeby na moje serce było według jej serca. I za naszego Jana Pawła. Proszę sobie wyobrazić, że na następny dzień też się źle czułam, to wspólnie, tak? No i zrobiłam sobie testy. Okazało się, że jestem w ciąży. Dzień przed operacją. Proszę sobie wyobrazić, jak mnie jeszcze spotkałam. Jest dnia do mojego lekarza. Po prostu myślałam, że jest niemożliwe, musisz przyjechać. Wszystko się potwierdziło. Mam wspaniałą córkę i jeszcze syna. Także Bóg zakwać. Bóg zakwać. Chwała Panu, dziękuję za tą audycję. Szczęść Boże. Gratuluję Pani Małgosi i proszę pozdrowić córeczkę także od nas. No bo to bardzo ważne wydarzenie. Natomiast chcę tylko tak o troszeczkę proszę nie obrazić, ale tak z racji na ten styl naszego mnie, Pani zaczęłam się strasznie modlić. No oczywiście strasznie, to nie tak nie bardzo jest takie, tutaj w tym momencie tak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, dla podkreślenia, że się samowicie, kto nas porusza. Istotnie, strach nas porusza bardzo mocno. Ale ja myślę, lepiej byśmy szczerze się modlić, serdecznie się modlić. Bo to są takie pojęcia, które ze sobą, kiedy się łączą, one potem zresztą dzieci pozostają i wytwarza się pewien taki styl. Dobrze, kiedy nasz styl będzie taki, miał taki widzień ewangeliczny, a więc swojego córka. Ale to tak oczywiście tylko dla podkreślenia, bo to często mówimy, ja czasami tam, ja się też lubię, ale strasznie to lubię. No wcale nie, ja strasznie lubię, to jak? Tak, ale to takie są nasze, to jest tego jeszcze jak chcę zrobić, to tam nasz lingwista, który to wszystko wyjaśnia, zapomniałem jak on się nazywa, te znaczenia słów różnych w języku polskim, ale my czasami też możemy się podzielić takim doświadczeniem. Wszystkiego dobrego, też gratuluję Pani. Proszę bardzo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwka. Teraz i zawsze. Mówi Lila, dzwoni z Zielonej Góry. Jesteśmy maszynami w drodze na Legnicę. Jesteśmy młodzi duchem, ale wiekowo trochę starsi. Słuchamy właśnie audycji. Chciałabym tylko się podzielić takim przemyśleniem, które przyszło mi do głowy a propos tego, co ksiądz biskup powiedział. Witanie do serca Jezusowego. Właśnie, szkoda właśnie, że przede wszystkim jest ta, znaczy, że za mało jest ta litania tak pielęgnowana w naszym kościele może, ale ja chciałam się też podzielić, że to serce jest sobie tak bardzo bliskie i ostatnio właśnie na Facebooku znalazłam taką piękne takie rozważania, żeby nad każdym takim wezwaniem, na przykład to, co było tutaj serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy i sportowo zjednoczone, żeby po prostu głębiej się nad tym pochylić, żeby po prostu ten Duch Święty, przez tą modlitwę mógł naprawdę działać w nas, żebyśmy zastanawiali się nad tym, jak Bóg jest dobry, jak On nas kocha i jak to serce Jezusowe jest ogromne i takie, które chciałoby każdego z nas przesłonąć, bo przecież w Nim jesteśmy, żyjemy i poruszamy się. Także to tyle, co chciałam dodać do tej audycji. Cieszę się bardzo, bo dodzwoniłam się pierwszy raz. Pozdrawiam całe Radio Maria, wszystkich słuchaczy, niech Pan Bóg błogosławi szczerze. Dzięki, Bóg zapaść Pani za te słowa. Rzeczywiście bardzo to ważna sugestia. Co więcej, proszę, żebym nie zapomniał, to powiem teraz, proszę pozdrowić wszystkich w Legnicy od nas, też tak samo z ich ojca Grzegorza, od Radio Maria. Natomiast to, co Pani powiedziała, to jest słuszne, bo proszę zwrócić uwagę,
przez naszej historii Polska była pierwszym krajem, który w drugiej połowie XVIII wieku zwrócił się do Stolicy Apostolskiej, aby litanie do serca Pana Jezusa można było publicznie odmawiać, oficjalnie w kościołach, jako takie nabożeństwo uznane. To jest bardzo ważne. To u nas litania do serca Pana Jezusa przyjęła się, oczywiście może nie tak, jak litania do Loretańskie, do Matki Bożej, dlatego że litania loretańskie znacznie starsza, bo Loreto to XIII wiek, ale co też może mieć swój wpływ na to, ale myślę, że pierwsze piątki miesiąca są tutaj ważne do podkreślenia, bo to one właśnie najwięcej mówią o tym, że jednak coś z tego pozostało w nas i że do tego się odwołujemy. I zachęcam, żeby jednak pamiętać o tym, bo ma Pani rację, że litania do serca, ale że jeżeli my będziemy rozważali, zresztą to samo jest litanie do Matki Bożej. Litanie do Matki Bożej są nieraz tradycje, tak że jedno wezwanie jest jak gdyby treścią całego kazania, no. Zależy jaka to jest okoliczność, prawda? Tak sobie, że każde wezwanie to może być treścią wiodącą dla nas na poważnych refleksji religijnych, rozważań, bo one są bardzo serce jest za pełne i tak dalej, miło pełne się po kolei te wszystkie. One są bardzo urokliwe, te wezwania, a jednocześnie niesamowicie bliskie, tak jak te służyły też właściwie niesamowicie. Czyli bardzo takie bliskie, bardzo bliskie nam, no bo wiadomo, że to serce jest zawsze bliskie. Serce jest zawsze bliskie każdemu, znaczy inaczej każdemu naszemu sercu. Niech tak będzie, szczęść Boże. Póki zaszłać też nabożeństwo czerwcowe jest na antenie Radia Maria przez cały czerwiec, tak będzie. Proszę bardzo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i pozdrawiam tych uchwali w ogóle tego Radio Pana Maria. No i chciałam się podzielić taką moją... Pani ma na imię? Janina z Żart do mnie. Dziękuję. Miałam taką sytuację, no to już 3 lata temu, no nawróciłam się dopiero, no i poszłam do szpitala, bo okazało się, że z okiem mam problemy. Miałam operację. Teraz pojechałam w lutym, okazało się, że operacja się bardzo udała, że jest wszystko w porządku, że następnej operacji to najprawdopodobniej już nie będę miała. No i teraz mam też z nerkami przewlekłą niewydolność nerek, ale poszłam do lekarza, okazało się, że wszystko z nerkami jest dobrze i się bardzo zaufałam Matce Bożej, zaufałam w ogóle Panu Jezusowi i w ogóle cały czas jestem w kościele, cały czas się modlę. No też tam odmawiam codziennie ten różaniec, który do Rodziny Grańcowej należy i jestem i dużo czytam po prostu, jestem bardzo szczęśliwa, że tak po prostu wszystko mi się tak po prostu układa mi się wszystko dobrze i jestem naprawdę bardzo dobra. Dzięki temu Radiu Maryja, tyle słucham od 3 lat, bo wcześniej nie słuchałam po prostu i nie miałam okazji, ale teraz Radio Maryja to jest u mnie włączone i od rana do wieczora słucham i jestem naprawdę i tylko dziękować Bogu za wszystko, co otrzymałam do tej pory, bo nawet leżąc w szpitalu miałam taką sytuację, że modliłam się i Matka Boża mi się ukazała z dzieciątkiem Jezus. I także bardzo dziękuję za wszystko i dziękuję jeszcze raz. I z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy, z Panem Bogiem. No tylko z Panem Bogiem, to tylko najlepsze gratulacje, wyrazy uznania. I oczywiście, czy niech to przynosi jak najpiękniejsze owoce w naszym życiu codziennym, w naszym postępowaniu, bo to będzie zawsze świadectwem, że jest relacja, bardzo ścisła relacja między naszym nabożeństwem maryjnym, a naszym postępowaniem. Dopiero wtedy, kiedy to będzie widoczne, będzie bardziej przekonujące i będziemy przyczyniali się do tego, do czego nas zachęca, ponieważ abyśmy się nawracali. To Jan Paweł II bardzo często też powiedział, żebyśmy odzyskiwali ten stan łaski, żebyśmy mogli jeszcze więcej tego dobra wnosić w nasze życie i tego serca. To jest Bóg zapłać za to piękne świadectwo, jakie Pani dała. Proszę bardzo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze kiedyś. Maria z Warszawy, serdecznie witam Ojca Wolącego, a cieszę się, że słyszę księdza biskupa Antoniego, bo jak księże biskupie, nie wiem jak ksiądz to robi, ale mnóstwo ludzi to mówi, że jak ksiądz mówi, to cokolwiek za religię, prawdziwie jakoś szczerze, a jeszcze po prostu. Jest ksiądz biskup taki uczony, mądry, a mówię do każdego przemówić w taki sposób, być może to jest ta kresłowość tego Drociczyna, który też serdecznie pozdrawiam i chcę powiedzieć księdzu biskupowi, może to trochę nie nazywać, bo to taka jakaś laudacja niepotrzebna, ale nigdy nie zapomnę, jak wtedy był Marsz Obudź się Polsko, już to mówiłam może
I ten pierwszy, ten piękna homilia księdza biskupa, która nas wszystkich poderwała. Kiedy na placu Trzech Krzyży ja byłam oszołomiona tym, jak ksiądz biskup umie w tak prosty sposób do wszystkich ludzi tak piękne słowa. I zresztą zawsze, jak ksiądz mówi, to wstępuje w nas otucha. Cokolwiek by ksiądz biskup nie powiedział. Ja wiem, że nie tylko ksiądz biskup, inni hierarchowie też tak pięknie mówią, ale ja chcę tu przed zielonymi cząstkami powiedzieć, że myślimy zawsze o księdzu biskupie, żeby był zdrów. I proszę pozdrowić Drohiszyn, bo po prostu jest jakoś związany szalenie duchowo. Ksiądz biskup z tym Drohiszynem i zawsze myślimy i życzymy wszystkiego najlepszego. I tak nas ksiądz jakoś otacza taką opieką, że w tym fatalnym, w tym świecie, o którym tu niektóre osoby mówiły, pełnym często przykrych spraw. Ksiądz jest tak jak ojciec, który nas uspokaja. Przepraszam, że może nie na temat, ale musiałam to księdzu powiedzieć biskupowi i serdeczne pozdrowienia i proszę pozdrowić całe strony biskupa. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Dziękuję bardzo. No oczywiście teraz już nie tylko umrzeć, ale poczekam jeszcze teraz, jaka jest Boża wola, żeby to wypełnić. Natomiast jedna rzecz, niestety muszę powiedzieć, że proszę panią, Drohiszyn nie jest państwem kresowym. Drohiszyn był czasem, oczywiście był w centrum Polski. I to w ciągu tych tysiące lat, co dłużej było to, żeby w centrum, aniżeli na jakimś kresie. W jakichś kresach. A przez wiele setek lat już było tak, że właściwie to był w części zachodniej. Bo do wschodniej granicy od Drohiszyna było 400 kilometrów, a nawet do 600 kilometrów, a do zachodniej było 300 kilometrów. Także Drohiszyn ma swoją urokliwość właśnie dlatego, że jest takim sercem Polski. I wielkie to serce, oskuwali je ze wszystkich stron, różnego rodzaju wrogowie, tak mówiąc, trochę na pobliżu, ale pełni swoją rolę i rzeczywiście będzie każdy raz wdzięczny za coś, temu miejscu, z którym jest związany. Mam to szczęście, dziękuję Panu Bogu za to, że ja się urodziłem te 30 km od Drohiszyna, dlatego też Drohiszyn tutaj nie jest jakoś odległy. Ale proszę Panią, mam taką też prośbę teraz bardzo serdeczną, mianowicie za pół godziny rozpoczną się święcenia, za trzy kwadranse rozpoczną się święcenia kapłańskie w katedrze drohiszyńskiej, więc polecam właśnie modlitwą Pani wszystkim naszych nowych neoprezbiterów, którzy zostaną wyświęceni. No bo żeby oni też ten urok tego Drohiszyna i to świadectwo Drohiszyna też tak samo niesie. Tym bardziej, że proszę pamiętać, że Drohiszyn był stolicą województwa przez 275 lat województwa podlaskiego, a został potem pozbawiony tego wszystkiego, dlatego że 17 województwo pierwszej Rzeczypospolitej, najmniejsze zresztą to pozostało nadal, jest najmniejszym. W każdym razie to powstanie kościuszkowskiego posłało najwięcej żołnierza. Także i Piłsudski za to gratulował, no oczywiście Kościuszko to też także, który ma podlaskie swoją więź taką duchową. I z wiarą, i z naszą ojczyzną. I za to dziękujemy Panu Bogu. No i z tym się chcemy dzielić, bo to nie jest nasza zasługa. My z tego korzystamy jedynie, bo to zostało wypracowane przez naszych poprzedników. Przepraszam, ojcze Grzegorzu, ale myślę, że już skończymy. Tak. Także ja ojcu Grzegorzowi też z tego serca dziękuję. Prosimy też, by nam pobłogosławić słuchaczom na radiu. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Pomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy, Ksiądzu. Bardzo dziękujemy za katechezę, za rozmowy, za bycie razem z nami na antenie Radia Maria. Drodzy Państwo, też bardzo dziękujemy za włączenie się, za uwagę. Za bycie z nami. Było to powtórzenie wczorajszej katechezy. Thank you.
Uczcijmy teraz niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny poprzez śpiew godzinek. Zresztą nawet on sam, Trump, w tym przemówieniu nie negował. Zacznijcie wargi nasze palić, Panie Święto. Zacznijcie obowiązanie Zawitaj, Panno mądra. Dołożymy nam przeżywacenie.
Sam ją stworzył Duchu Święty. Swego czasu właśnie, kiedy Trump podjął tę decyzję o koncentrowaniu Pameli, a uzasadniał ją, ale w sposób tak, gdy potem trzeba było dementować, więc człowiek, który jest w sytuacji bardzo trudnej, został po prostu manewrowany w taką bardzo niezręczną, a więc wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Czy bądź nam miłościwa, Pani, ku pomocy. Więc to będą pasjonujące przesłuchania. Więc się chodzi o ustalenie, czy doradcy Trumpa, jacyś tam w kampanii wyborczej działali, działania z Rosjanami, którzy pozyskali pomocne materiały od Jarki tam, które mieli. Zobaczymy, ale to robi się czwarte przesłuchanie. Myślę, że witaj, Jarko, ciekawe, ciekawe komentarze, bo Tomasz Elfie był korespondent w Polskiej Agencji Prasowej. Bez jakichś doraźnych perspektyw na lepsze życie, na polepszenie.
Biblia między czerwieniem. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy. Błogosławmy Panu.
polityków i w mediach przekonywali, przekonują, że jednak padł se wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju. Pamiętacie, co nam zrobili i tak dalej. Poza tym to jest takie ciekawe zjawisko, że nam pomogły. Niech nas Syn Twój, o Pani, do Ciebie nawróci. Wszyscy wykorzystują teraz, wszyscy może powiedzieć, tak dalej, ponieważ przede wszystkim wykorzystują ofiary własne do podkreślania, no, jak to zostaliśmy wykorzystani, jak to nas potraktowano, jacy to my biedni jesteśmy, tak dalej, tak dalej. A kto jest winny, właśnie tam się. Właśnie, ale to jest zastanawiamy cały czas historia, tak? Historia lat 90. Ale w tym tygodniu Aleksander Majdan wrócić się o rząd następny i obiecywał, że witaj, Matko Szlachetna. Jako olej wylany, o Maryjo, i nie twoje. Bez wyjątku, każdy jeden z moich zachowań, Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Pan. Przekonane, że jedyną drogą dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju. Znaczeniu, z pokłonem Panno Święta. Pracować nad właśnie lepszą współpracą, nad lepszymi relacjami. To różdżka, w której oni pierworodne, ani uczynkowej winy skazanie postawa. Poczęty swoim Panno niepokalana śpiewa. Módlmy się, Boże, któryś przez niepokalane poczęcie Najświętszej Panny godny Synowi swemu przybytek zgotował. Ciebie prosimy, abyś przez stalinnictwo ten, którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował. Nam niepokalanymi przyjść do siebie do zwodu. Przez tego Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Wspólnie śpiewaliśmy godzinki ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi. Jest godzina 6:00. Państwa doma gości Radio Maryja. Rozpoczynamy poranne wydanie wiadomości w Radio Maryja. Niedziela, 4 czerwca, 155 dzień roku.
Słońce nad Warszawą wzeszło o 4.18, a wejdzie o 20.50. Dzień będzie trwał 16 godzin i 32 minuty. Będzie dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 49 minut. Mija 25 lat od nocnej zmiany, czyli obalenia rządu Jana Olszewskiego przez układ okrągłostołowy. Do jego odwołania na wniosek prezydenta Lecha Wałęsy doszło w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku. Decyzja zapadła kilka godzin po wykonaniu przez ówczesnego szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Antoniego Macierewicza uchwały Sejmu o ujawnieniu tajnych współpracowników Służb Bezpieczeństwa. Na liście znalazł się m.in. Lech Wałęsa oraz marszałek Sejmu Wiesław Chrzanowski. Profesor Wojciech Polak podkreśla, że wydarzenia z początku czerwca 1992 roku miały wpływ na dalsze dzieje Polski. Obalenie rządu Olszewskiego było porażką w walce o prawdę, w walce o czystość życia politycznego, w walce o czystość reguł. Ta porażka była, nie była ostateczna, bo i tak prawda zawsze wypływa na jaw i właściwie już większość tych ciemnych spraw z okresu PRL-u wypłynęła, no ale było to wydarzenie przykre, które potem zaważyło na dalszych dziejach Polski. Suma summarum chyba doprowadziło do tego mocnego okresu w dziejach Polski, który nastąpił parę lat później, przejęcia znowu władzy przez lewicę. Jan Olszewski w czasach PRL-u był działaczem opozycji. W 1991 roku został premierem. Po odwołaniu z funkcji działał m.in. w założonym przez siebie ruchu odbudowy Polski. W latach 2006-2010 był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego i zasiadał w Trybunale Stanu. W piątek prezydent Andrzej Duda odwiedził byłego premiera. Temat rozmowy polityków nie został jednak ujawniony. Przejściem o północy przez symboliczną bramę Rybę zakończyło się wczoraj 21. spotkanie młodych Legnica 2000. Na pole legnickie przybyło kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. Wydarzeniu towarzyszyło hasło Idź i kochaj. Centralnym punktem spotkania była wieczorna msza święta z udziałem prymasa Polski, księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka i metropolity poznańskiego, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. Homilię podczas Eucharystii wygłosił ksiądz biskup Grzegorz Ryś z Krakowa. Zwracając się do zgromadzonych na polach legnickich, powiedział: to jest noc, która nam mówi, jesteśmy obdarowani miłością, bo Duch Święty jest miłością tajemnicy Trójcy. I ta noc jest na to, żeby się otworzyć na to doświadczenie miłości Boga. Kto tego nie zrobi, to będzie sobie powtarzał jak mantrę: idź i kochaj, idź i kochaj, idź i kochaj. Nic z tego nie będzie. Dajcie się pokochać Bogu. Przyjmijcie Go w całości, kiedy chce Was wypełnić. Wtedy pójdziecie, idź i kochaj. Podczas spotkania pielgrzymi wysłuchali też przesłania, które skierował do nich papież Franciszek. Ogólnopolskie spotkania młodych Legnica 2000 odbywają się od 1997 roku. Ich twórcą był zmarły w grudniu 2015 roku dominikanin ojciec Jan Góra. Transmisję poszczególnych punktów spotkania przeprowadzała telewizja Trwam. Po raz 10 obchodzimy dziś święto dziękczynienia. W tym roku świętowanie odbywa się pod hasłem Dziękujemy za chleb. Z okazji trwającego roku świętego brata Alberta będzie to okazja, by podziękować za jego życie i objąć modlitwą osoby włączające się w dzieła charytatywne i posługę potrzebującym. Uroczystości w Warszawie rozpocznie procesja dziękczynna, która wyruszy z placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Pochód wraz z relikwiami świętego brata Alberta przejdzie do świątyni Opatrzności Bożej. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik konferencji Episkopatu Polski, podkreśla, że święto dziękczynienia jest wydarzeniem ogólnopolskim. Święto Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej jest wydarzeniem o znaczeniu ogólnopolskim, a nie tylko lokalnym, warszawskim. Świątynia ta jest złotem naszego narodu. Hasłem tegorocznego świętowania są słowa Dziękujmy za chleb. Ksiądz kardynał Kazimierz Miecz napisał, zapraszając na tę uroczystość: nauczeni przez świętego brata Alberta będziemy dziękować za chleb i wszystkim, którzy potrafią się dzielić chlebem i chleba potrzebują. Centralnym punktem warszawskich uroczystości będzie msza święta sprawowana w Świątyni Opatrzności Bożej. Przewodniczył jej będzie i homilię wygłosi metropolita jednej z włoskich archidiecezji, ksiądz kardynał Francesco Montenegro. Obchodom będzie towarzyszyła też trzecia edycja festiwalu Moc Dobra. W planie świętowania przewidziano koncerty i liczne atrakcje, m.in. dla dzieci.
W 12 polskich miastach odbędą się dziś marsze dla życia i rodziny. Polacy zamanifestują swoje przywiązanie do rodziny i szacunek dla ludzkiego życia. Rodzinne wydarzenia odbędą się dziś m.in. w Kluczborku, z Duńskiej Woli, Opolu, Siedlcach, Opocznie, Sandomierzu i Koszalinie. Do udziału w marszu zachęcają organizacje ProLife. Czas na miłość. Czas na szczęście. Czas na pełnię życia. Czas na rodzinę. W ponad 100 miastach w całej Polsce podzielmy się tym, co najpiękniejsze. Przyjdź na marsz dla życia i rodziny i zabierz tych, których kochasz. Zobacz, gdzie maszerujemy w twojej okolicy. www.marsz.org. Kolejne marsze dla życia i rodziny odbędą się już 11 czerwca. Między innymi w Poznaniu, Olsztynie, Gdyni, Rawie Mazowieckiej i Lublinie. W 20. rocznicę apostolskiej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Podhalu górale po raz 20 uczestniczyli w pierwszej pielgrzymce Sursum Corda z Zakopanego do Ludźmierza. W sobotni poranek pomocnicy wyruszyli z sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach i udali się do sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu. Wieczorem sprawowana była tam msza święta. Szlak, który przebyli pielgrzymi, wiódł trasą, jaką w 1997 roku przejechał w automobile święty Jan Paweł II. Dr Narcyz Sadłoń, wiceprezes Związku Podhalan Zakopane, zaznacza, że obecność świętego Jana Pawła II na Podhalu w 1992 roku miała charakter bezprecedensowy. Pielgrzymka Sursum Corda, która co roku od 20 lat trasą, którą Jan Paweł II, święty papież, przejechał w 1997 roku z Krzeptówy przez wsi podhalańskie, bezprecedensowe wydarzenie. Nigdy papież tak blisko ludzi nie był, nigdy papież nie przemierzał tak bezludnych i wiejskich terenów jak wówczas w 1997 roku podczas pamiętnej pielgrzymki na Podhale. I tą drogą od 20 lat z inicjatywy księdza Kustosza Mirosława Drozdza wędrujemy co roku z Krzeptówek do Ludzimierza, aby od jednej gaździny fatyńskiej do gaździny podhalańskiej w Ludzimierzu wędrować wraz ze wszystkimi mieszkańcami przez te nasze wsie podhalańskie, cieszy się, przypominać, pokazywać, że wiara na Podhalu była, jest i trwać będzie tak długo, jak lud góralski tutaj będzie zamieszkiwał. Pielgrzymka była także czasem modlitwy różańcowej z okazji setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Centralne uroczystości z tej okazji odbędą się w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w najbliższy wtorek. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. W centrum oraz na południu i wschodzie Polski początkowo zachmurzenie małe. Przelotny deszcz i burze, miejscami z gradem przemieszczające się z zachodu na wschód kraju. Temperatura maksymalna od 18 i 21 stopni na północnym zachodzie i zachodzie, około 25 stopni w centrum, do 30 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Od zachodu skręcający na północno-zachodni i zachodni. Umiarkowany i dość silny.